Staraliśmy się przede wszystkim zrobić projekt, który będzie całościową strategią krajobrazowo-architektoniczno-społeczno-sportowo-rekreacyjną, można powiedzieć, dla terenu Zakrzówka. I punktem wyjścia dla projektu było zrozumienie czy podkreślenie faktu, że Zakrzówek jest bardzo unikatowym miejscem o bardzo nietypowej faunie i szacie roślinnej. W związku z tym zaprojektowany przez nas projekt sprowadza się do bardzo małych mikrointerwencji architektonicznych i krajobrazowych, które mają być tak naprawdę dopełnieniem tego krajobrazu, a nie jakby odrębnym projektem narzuconym z zewnątrz. I za tym idzie szereg rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest podzielenie Zakrzówka na 5 stref. Chcielibyśmy, żeby w niektórych z nich w ogóle nie doszło do interwencji architektonicznych, czyli zwłaszcza północna część, tam gdzie mamy las, tam gdzie mamy tereny wokół, przy skałkach spinaczkowych, gdzie istnieje dużo przedeptów już w tym momencie, no, że tak powiem, wyrobionych przez ludzi, więc chcemy się w nie wpisać i nie dokładać żadnych nowych interwencji. Natomiast największe te architektoniczne, takie mikrointerwencje wydarzają się w stronie wschodniej. No i architektura, którą zaproponowaliśmy, jest architekturą w konstrukcji lekkiej, drewnianej, po to, żeby nie tylko był wykonany budynki z technologii, z materiałów ekologicznych, ale również za tym idzie cały montaż, czyli proces budowania budynków, który jest najmniej szkodliwy dla otoczenia, bo konstrukcje monolityczne w przypadku tego typu krajobrazowych projektów no jednak wiążą się z dużym nakładem i technologicznym, i takiego rozciągniętego procesu montażu, więc zaproponowaliśmy architekturę drewnianą, która jest szybka w montażu, można prefabrykować, przywieźć koletowe elementy. Do tego budynki są wyniesione po to, żeby nad poziom terenu, po to, żeby mogły, podobnie jak ścieżki drewniane, które projektujemy, po to, żeby mogły przechodzić pod nim żyjątka z Zakrzówka. I cały szereg rozwiązań ekologicznych, technologicznych, od retencji wody po zielone dachy, baterie słoneczne, kompostownik, jak również wprowadzenie zwierząt dużych, czyli koni w naszym przypadku, po to, żeby jakby lepiej dbać i rozwijać istniejącą faunę. Tego typu jakby zabiegi ekologiczne bardzo sprzyjają takim rozwiązaniom. No i do tego mała architektura, która jest bardzo delikatna, w zasadzie niewidoczna. I można powiedzieć, że to jest takie hasło, które przyświecało naszemu projektowi, żeby zrobić projekt, który będzie skromny, w pewnym sensie niewidoczny i będzie dopełniał, podkreślał ekologiczne, krajobrazowe, gatunkowe cechy Zakrzówka, a nie był jakby mocną interwencją.